W połowie sierpnia wejdzie w życie zmiana ustawy, która pozwoli na oferowanie przez banki klientom, beneficjentom programu 500+, tzw. rachunków rodzinnych. Te rachunki są specjalnie skonstruowane w taki sposób, aby chronić środki wpływające z programu 500+, przed ewentualną egzekucją. Jest to bardzo ważne rozwiązanie, jako że ustawodawca wpierw już przewidział, założył, że środki wypłacane w ramach programu 500 Plus będą zwolnione spod egzekucji. Jednakże był poważny problem natury operacyjnej, w jaki sposób oddzielić, zidentyfikować te środki od innych wpływów, które są wpłacane na rachunek klientów. Tutaj pojawiła się propozycja Związku Banków Polskich, właśnie dotycząca nowej formy rachunku bankowego, który został nazwany rachunkiem rodzinnym. Rachunek ten będzie prowadzony wyłącznie dla osób, które. Uzyskiwać będą takie wpłaty, a jednocześnie obawiają się, że komornik, czy to sądowy, czy skarbowy, może prowadzić wobec nich postępowanie egzekucyjne z innych tytułów, z tytułu jakiegoś zadłużenia. I aby zabezpieczyć te środki przed egzekucją, wprowadza się nowy, nową formę rachunku bankowego. Będzie to rachunek nieodpłatny, klient nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu jego prowadzenia ani żadnych prowizji, będzie mógł korzystać także z karty płatniczej nieodpłatnie celem wypłaty środków w bankomacie.